Związek Gmin Wieżyca skupia 20 gmin, którego celem jest sprawna i tania gospodarka odpadami komunalnymi. Już teraz wiadomo, że są problemy z wykonaniem tego założenia. Ostatnie 2 miesiące w Związku Gmin Wieżyca były bardzo burzliwe. Ma to zależność z budżetem, w którym jest ponad 5-milionowy deficyt. Ubyło mieszkańców, którzy płacą za śmieci, zaś odpadów przybywa, a koszty ich gospodarowania rosną. W regulaminie związku znajduje się paragraf, który zobowiązuje wszystkie gminy do pokrycia deficytów finansowych. Członkowie już od dłuższego czasu próbowali ustalić nowe stawki za odbiór śmieci. Minimalną większością 12 osób na ostatnim zgromadzeniu Związku Gmin Wieżyca został wariant pośredni przegłosowany, a mianowicie 24 zł od gospodarstwa jednoosobowego i 54 od gospodarstwa wieloosobowego w przypadku segregowanych śmieci. Gminy, które zamierzają złożyć deklarację wystąpienia ze związku, muszą uzbroić się w cierpliwość. Dopiero od stycznia 2017 roku mogłyby przyjmować śmieci na własny rachunek. Burmistrz Kościerzyny nie wyklucza takiej możliwości. Co nie znaczy, że nie przygotowujemy się do tego i biuro prawne nie analizuje umów zawartych między miastem a Związkiem Gmin Wieżyca, czy też między Związkiem Gmin Wieżyca a przewoźnikami, bo przede wszystkim stawki transportowe, które w zeszłym roku po unieważnionych przetargach jednym, dwóch czy nawet trzech, w zależności w których sektorach, wzrosły o około 84%. Kolejną dramatyczną sytuacją w związku jest brak przewodniczącego zarządu, który zgłosił rezygnację, co wiąże się ze wzrostem zadłużenia. Szacuje się, że jeśli do końca roku nie zostanie powołany nowy zarząd i przewodniczący, dług związku może wzrosnąć nawet do 8 milionów złotych.